Hej, co to za dźwięk? 51, 52. Chcę się tylko wyspać w ciszy. Czy proszę o zbyt wiele? Ale marzenia Michała o spokojnym śnie się nie spełnią. Co się dzieje? Hej, co robisz? To bardzo skuteczne ćwiczenie. Spróbuj kiedyś. Hulajnoga nie jest oczywiście sportowym autem, ale molowi książkowemu Michałowi to nie przeszkadza. Hej, kujonie, ruszaj się szybciej i postaraj się nadążyć. Czekaj, uważaj! Nie mogę zwolnić! Ups, komuś tu grozi grzywna albo jeszcze gorzej. Halo, wszystko w porządku? Wstawać! Jesteś aresztowany za uderzenie policjantki. Przy okazji ty też, ze mną. Wygląda jak sztanga. Jak można było przewidzieć, mięśniak Tymek był przyzwyczajony do używania siły częściej niż logiki. Nie to, to też nie. A co on robi? Tymek zawsze taki jest. Hej, sportowcu, przestań niszczyć cele. Odsuń się. To wszystko. Witajcie w swoim nowym domu. Prawie zrobiłem to sam. Dwa przeciwieństwa znów stały się współlokatorami. Tylko tym razem dzielą cele. Piękniejsza niż jakiekolwiek hantle. To nie jest przyszłość, o jakiej marzyłem. Jak się stąd wydostać? Jak zdobyć jej serce? Dobrze stoję? Spójrz w kamerę. Au, moje oczy! Oślepłem! Tak, to nie najlepsze ujęcia. Twoja kolej, chodź! Co sądzisz o moich mięśniach? Wszystko naturalne, żadnego Photoshopa. To zdjęcie do kartoteki czy reklama odżywek dla sportowców? Ach, Nagroda Nobla. Brzmi znajomo. Mam déjà vu? Sportowiec to ranny ptaszek. Przy jego rutynie się nie wyśpisz. Nie jest też łatwo być osiłkiem. Treningi na nikogo nie czekają. Hej, widziałeś godzinę? Daj ludziom spać! Przepraszam, będę trenował ciszej. Dobrze, tak już lepiej. Wracam do spania. Jest taka słodka. 4 litery. Co to za słowo? Michał, pomóż mi z krzyżówką. Okej, jasne. Jak myślisz, co to jest? To kwas. Racja, dzięki. Co taki kujon jak Michał może robić w wolnym czasie? Oczywiście rozwiązywać równania. Tymczasem Tymek rysuje fajny i brutalny szkic swojego przyszłego tatuażu. Prawdziwy sportowiec powinien mieć taki, który podkreśla to, jakim jest łobuzem. A taka sztuka to właśnie jego styl. Teraz szkic wygląda idealnie. Świetnie, zacząłem rozwiązywać równania 2,5 razy szybciej. Wejdź. Tymek, tatuażystka tu jest. Zrobię to szybko. Yo, szkic tatuażu jest na stole. Okej, jesteś pewien, że chcesz ten tatuaż? Jestem pewien. Od wielu dni o tym myślę. Okazuje się, że ból mięśni jest łatwiejszy do zniesienia niż maszynka do tatuażu. Czas minął. Skończyłam. Dzięki, pa. Hej, co myślisz o moim nowym tatuażu? To wystarczająco odważne? Sprzeciwiłeś się matematyko? Nie rozumiem, nie podoba jej się? Michał, spójrz na tatuaż. Jest źle narysowany? Nie, twój tatuaż jest niesamowity. Muszę tylko coś poprawić. Tatuażystka go nie dokończyła? Można tak powiedzieć. Dzięki za pomoc, stary. Czekaj, co? To... Sprawy idą swoim torem w celi kujona i mięśniaka. Tymek ćwiczy, a Michał jak zwykle cierpi. O nie, moje okulary są ofiarą bezwzględnych treningów tego olbrzyma. To nic wielkiego. Co mógłbym zrobić? Mam pomysł. Dobrze jest być mądrym. Teraz też jestem stylowy. Wreszcie uzupełnię energię. Węglowodany. Moje kochane węglowodany. Co na obiad?
To, co widzicie, to wasze żarcie. To nie jest jakaś restauracja. Tak, nie ma co tu oczekiwać pysznej haute cuisine. To wygląda lepiej. Nie gap się, to tylko dla personelu. Jaka pyszna owsianka. Wiesz, idź pierwszy. Chcę owsiankę. To za mało, potrzebuję więcej. Jeszcze! Wiesz co? Tak jest lepiej. I resztę też dołóż. Wysportowane młode ciało musi przecież dużo jeść. Takie mięśnie wymagają specjalnej diety. Wystarczy, możesz już iść. Dzięki. Tymek, nie przekroczyłeś dziennego limitu kalorii? Czy on w ogóle jest człowiekiem? Wygląda na to, że skończyło się normalne jedzenie. Nie pomogę ci. Myślę, że soczysty burger zadowoli moje kubki smakowe. Ach, no dobra. Bardzo dziękuję. Teraz wszyscy są zadowoleni. No, prawie. Jeszcze jestem głodny. Zjem to. Ale to było moje. Niegrzecznie jest brać cudze jedzenie. Ale jest pyszne. Ach, gdzie? Co to za hałas? Muszę od razu wymyślić plan ucieczki. Świetnie, mój piękny mózg po raz kolejny wpadł na genialny pomysł. Hej, mój napakowany przyjacielu, spójrz na ten specjalny system treningowy, który dla ciebie stworzyłem. Dzięki tym treningom będziesz mógł później otworzyć zamek. Wow, nie rozumiem. Będę twoim trenerem. Zadaniem naszego sportowca jest robienie tego samego, co zawsze. Pompowanie mięśni. Dobra robota. Teraz spójrzmy na wyniki. Jak myślisz? Mam nadzieję, że zrobi wrażenie na Justynie. Nie podoba ci się? To nie to. A to? Właśnie tego potrzebujemy. A kluczem jest właśnie kształt twojej średniej oceny. Teraz przynajmniej twój biceps zrobi nam coś dobrego. Wygląda na to, że wolność jest tuż za rogiem. Hej, co wy tu robicie? Próbujecie uciec? Nie. Obserwuję was, pamiętajcie. To był taki dobry plan. Głównym problemem Kujona w tej chwili jest brak temperówki w więzieniu. Ale to tymczasowe, bo mądry człowiek znajdzie wyjście z każdej sytuacji. Ostrzenie ołówka z zamkiem? Dlaczego nie? Teraz może kontynuować rozwiązywanie równań. Próbował otworzyć zamek ołówkiem. Tak to się robi. Czasami myślenie mięśniami zamiast głową może okazać się dobre. Ach, Justyno. No, moja ostatnia ucieczka się nie powiodła. Ale już mam plan, który pomoże nam obojgu. Przepiłujemy kraty tym czymś. Dobrze to robię? Rozluźnij mięśnie i używaj mózgu. Powinieneś użyć drugiej strony. Tak jest! Teraz rozumiem. Nie mogę w to uwierzyć. Próbują uciec? Piłuj dalej. Dorwę ich. Teren czysty. Wytrzyj okulary i wracaj do celi. To nie jest to, na co wygląda. Co masz w dłoni za plecami? A nic takiego. O, to nie to. To dla ciebie. Ten bukiet? Wow, dziękuję. Ale koniec z piłowaniem prętów. Znów nam się udało. Przynajmniej Tymek jest szczęśliwy. Najszczęśliwszym dniem dla więźnia jest wyjście na wolność. Gratulacje z okazji zwolnienia. Moje ubrania. Muszę je wyprać. Moje hantle. Cała puszka białka. Rzeczy osobiste wyglądają bardziej jak sklep ze sprzętem sportowym. Żyję, by trenować. Moja droga, nigdy cię już nie opuszczę. W porządku, możesz iść. Na razie. Michał, jesteś gotowy do drogi? Oczywiście, mój ulubiony fioletowy plecak i moje książki. Nie mogę się doczekać, kiedy znów je przeczytam. Ostatnia rzecz. Ach, brakowało mi pisania testów. Te głupki jeszcze tu są? Żegnaj, Michał. Będę tęsknić za naszymi wieczorami z krzyżówkami. A, mam nadzieję, że już się nie zobaczymy. Elka
chodź tutaj. Wsadź tę dwójkę z powrotem do celi. Ach, zapach wolności szybko zniknął. Są beznadziejni. Dlaczego zawsze wpadamy w takie sytuacje? To wszystko twoja wina. Bywa. Sportowiec Tymek spędza każdą wolną minutę w więziennej sali gimnastycznej. Ale Kujon Michał nie jest tu częstym gościem. Co ty tu robisz, molu książkowy? Przyszedłem na trening szybkiego czytania. Trening umysłu jest tak samo ważny jak trening ciała. Wow, on jest szybki. Ja też muszę przyspieszyć. Będę trenował ciężej. Potrzebuję czegoś cięższego. Nie, to dla mnie za łatwe. Wezmę najcięższą sztangę. Nie, to też nie wystarczy. Ambicje Tymka są bardzo wysokie. O, wiem, kto mi pomoże w moim treningu. Pobiłem swój poprzedni rekord. Patrz! Brawo ty. Dlaczego tak na mnie patrzysz? Postaw mnie! Możesz robić szybkie czytanie, kiedy cię podnoszę. Kolejka na spotkanie z więźniem Michałem bardziej przypomina imprezę dla fanów. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Nie martw się, jestem najlepszym studentem na studiach. Kujon Michał znalazł sposób na naukę nawet w więzieniu. Dzięki, okularniku. Pozwól mi pierwsza. Dobrze zapłacę. Dobra, ty czekasz. Cześć, potrzebuję piątki z geometrii. Żaden problem, zrobię co mogę. Dzięki za wybranie moich usług. O dziwo, nikt nie odwiedza sportowca Tymka. Nikogo tu nie ma? Ani jedna dusza za mną nie tęskni? To frustrujące. Dobra, posiedzę trochę dłużej i poczekam. Może ktoś się zjawi. Poćwiczę czekając. Trudno zapomnieć o miłości, która pomogła ci przejść przez najtrudniejszy okres w życiu. Justyna? Zaraz zostawiła mi swój numer. Jak mógłbym zapomnieć? Halo, Justyna? Przyjdziesz zobaczyć się ze mną w więzieniu? Będę czekał. Hej, witaj mój sportowcu. Jesteś! Przyszłaś uratować mnie od samotności. Moja anielska strażniczka. Mój mister Muscle. Wzruszające historie miłosne mogą się zdarzyć nawet w więzieniu. Dlaczego tu śpisz? Muszę posprzątać. Wynocha! Jak mogłaś mnie obudzić w takiej chwili? Justyna śnie tylko o tobie. Strażnik więzienny nie ma wielu hobby, ale Ela uwielbia rozwiązywać zagadki. Znowu się nie udało. Co jest ze mną nie tak? Nie poddam się. Co robisz? Nie przeszkadzaj mi. Pokazać ci, jak to się robi? Myślisz, że jesteś mądrzejszy ode mnie? Udowodnij to. Dalej. To łamigłówka dla dzieci. Zaraz skończę. Zobaczymy, mądralo. Wow, dobry jest. Skończyłem. Zaraz. Ten labirynt wygląda bardzo podobnie do planu ucieczki. Proszę bardzo. Znalazłeś wyjście z labiryntu. Dzięki. Mogę sobie zrobić kopię? Jasne, weź to. Rozwiązałam to. Jestem taka mądra. Tymek, zobacz, co mam. Ten labirynt jest dokładną kopią planu ucieczki. O czym ty mówisz? Nie przeszkadzaj mi. Sprawdźmy, co robią chłopaki. Tymek, daj mi swoje hantle. Nie ma nic gorszego dla Tymka niż niedokończony trening. Dobra, chłopaki, czas do spania. Tymek wygląda na zdenerwowanego, ale wiem, jak mu pomóc. Hej, bracie, pokażę ci trening, który nie wymaga hantli. To się nazywa kopanie. Myślisz, że to dobry trening? Jasne, pomoże ci rozwinąć mięśnie. Dzięki za radę, stary. No to zaczynam. Wow, ma sporo pasji. Miłośnik sportu Tymek bardzo poważnie traktuje swój trening. Widzę, że Michał czyta książkę. Tymek, skąd wziąłeś łopatę? Muszę ukryć plan ucieczki. Mam nadzieję, że to papier ekologiczny. Wybieracie się gdzieś dranie? Myśleliście, że możecie wykopać tunel i stąd uciec? Nie, jasne, że nie. Ćwiczymy. Naprawdę? Okej.
śmiesznie wyglądają. Zawsze chciałam mieć duże mięśnie. Sport to życie. Wszystko w porządku. Hej, co tu się dzieje? Świetna robota, koleżanko z drużyny. Nic takiego, tylko ćwiczymy. Wzmacniamy nasze mięśnie. Łopata jest jeszcze lepsza niż hantle. Mam dla was nowy trening. Załatajcie dziurę w podłodze. Sprawdzę to. Miażdżenie rzeczy jest zawsze łatwiejsze niż budowanie. Ułożenie wszystkich elementów może być trudniejsze niż rozwiązywanie zagadki. Chłopaki, patrzcie, mam mięśnie. Te łopaty zabiorę ze sobą. Zabrała nasze łopaty. Dobra robota, chłopaki. Ten filtr jest zabawny. Dodajmy go do fotek więźniów. Wszystkie dni w więzieniu są takie same. Dlaczego ona tak głośno się śmieje? A, nie mogę. Muszę tylko pokazać ten filtr moim kumplom z gromu. Nie zaszkodzi im się zrelaksować i pośmiać przez chwilę. Ręce do góry. Co tu się dzieje? Wyluzujcie, chłopaki. Chciałam tylko pokazać wam zabawne zdjęcie. Aha, spójrz na te twarze i te wielkie oczy jak Bambi. To będzie najlepszy mem na naszym posterunku, Ela. Zaraz pęknę. Pokaż nam, co cię tak śmieszy. Dobra, pokażę wam. O, to takie słodkie. Jesteśmy maluchami w więziennych mundurkach. Więzienie nie jest miejscem do zabawy. Brak wam dyscypliny. Spójrz na jej śliczne, wydęte policzki. Dlaczego mnie nie słuchacie? Śmiejecie się ze mnie? Już ja wam pokażę. Nawet w więzieniu sportowiec Tymek nie przestaje ciężko trenować. Muszę być w formie. Konsekwencja jest bardzo ważna w treningu. Trzeba wykonywać ćwiczenia dla każdej grupy mięśni. Co robi Tymek? Na serio? Nie rozumiem tego gościa. Wszystko jest tu idealnie czyste. Nasi więźniowie zachowują się dobrze. Pokażę ci inne cele. Strażniczka opuściła klucze. Co za frajerka. To moja przepustka do wolności. A, to daleko, nie mogę dosięgnąć. Nie, tylko nie moje okulary. Bez nich nic nie widzę. Nie mogłem zdobyć klucza. I jeszcze straciłem wzrok. Myślę, że na dzisiaj wystarczy treningu. O, co to jest? Kujon opuścił okulary? Wezmę je. Dla tak silnego faceta jak Tymek rozerwanie stalowych prętów to tylko łatwa rozgrzewka. Podczas treningu podnosi większe ciężary. Ten mul książkowy bez okularów nic nie widzi. Muszę je naprawić. Hej stary, masz tu okulary. Znowu widzę. To są klucze? Tymek! Przy pomocy tej toalety waga wystarczy na dobry trening. Hej, co robisz? Próbuję się tu uczyć. Trenujesz dla umysłu, a ja trenuję dla mięśni. Wow, ten gość jest naprawdę silny. Co robisz? Podnoszę ciężary. Muszę utrzymać mięśnie w dobrej kondycji. Okej, nie będę ci przeszkadzać. Wrócę później zobaczyć, jak się miewasz. Teraz mogę pokazać ci swoje mięśnie. Patrz! O rany, to Mr. Muscle! Ciężko pracowałem na te wyniki. Jest silny i jeszcze romantyczny. Tymek nie może podbić serca Justyny swoim sprytem, więc musi zachować muskulaturę. Wow, nasze usługi uległy poprawie. Musisz dobrze się odżywiać, aby zachować formę. Nasi kucharze codziennie przygotują ci indyka. Wow, to ci noga. Ale nie narzekam. Zapomniałem, co jadłem na śniadanie, a do obiadu jeszcze daleko. O, co się dzieje? Co ty robisz? Przestań rzuć moją nogę. A więc to był sen. Przepraszam, nie chciałem. Idź podnosić ciężary czy coś. Ciężary. Czuję, jak żołądek przysycha mi do pleców od tej diety. Jedyne, o czym mogę myśleć, to jedzenie. Gdybym miał tylko jabłko do rzucia. Uff, teraz jest też posmak papieru. Co? Jabłko?
Wow, Michał, rozumiem. Ta wizualizacja działa. Narysowałem jabłko i pojawiło się znikąd. To nie wizualizacja, tylko sanityzacja. Dobra, udowodnię ci to. A więc najzdrowszą przekąską dla sportowca jest banan. Patrz. I co? To co? Teraz wysyłam prośbę do wszechświata. Mówiłem ci, że to działa. Spróbuj sam, jeśli mi nie wierzysz. Pozycja 112. Mikroskop cyfrowy. Dalej magiczna toaleto. Nie zawiedź mnie. Chyba powinien się przesunąć. Okej, opisałem moje życzenia tak jasno i zwięźle, jak to możliwe. To wszystko twoja wina! Ostrzegałem cię, dobrze ci tak. Nie wolno być chciwym. Michał nigdy w życiu nie podnosił niczego cięższego niż książka. Ale rano bierze to najcięższe. Patrz, kto to jest? Znajome pudełka. Chyba wiem, co jest w środku. Pokaż mi. Tu jest narysowany hantel, więc muszę nim machać. Równania? Musi tu być jakieś ukryte znaczenie. Ile czasu zajmuje podjęcie decyzji? Dawaj to. Tymek, wypluj to natychmiast. Okulary Michała po raz kolejny padły ofiarą jego niezdarności. Ups, nic nie widzę. Jesteście tacy zabawni. Wiedziałam, że wszyscy panikują, ale przekroczyliście moje oczekiwania. A to dla ciebie. Mam nadzieję, że to szejk proteinowy. O nie, jeszcze lepiej. Cóż, chłopaki, powodzenia. No, przynajmniej udało mi się naprawić okulary. Teraz znowu wszystko widzę. Co zrobiłeś z galaretką miodową? Potrzebowałem tylko nowych hantli. Zobacz, wyszło super. Dzięki temu będę miał złote bicki. O, to się klei. Kto mógł to przewidzieć? Zdjęcia z Tymkiem są zawsze popularne wśród followersów. Jest taki muskularny. Ze mną też zrób zdjęcie, właśnie kupiłem nową muchę. Dobra, dobra. Jesteś praktycznie niebezpiecznym przestępcą. Trzeci raz za kratkami. Gotowe. Co? Skąd się wzięły te wszystkie lajki? O dziwo, to od studentów z Strum College. Na egzaminach wykorzystali równania, które Michał wypisał na ścianach. Niewiarygodne. Nie wiedziałam, że kujony są tak popularne. Musimy zrobić sesję zdjęciową. A teraz wyglądaj mądrze, jakbyśmy rozwiązywali równanie. To nie fair. Chcę robić zdjęcia z Justyną. Tymek liczył dni do Super Bowla. I wszystko na próżno. Nie ma gdzie oglądać gry. Czekaj, co to za magiczne dźwięki? Czy ma na to szansę? Co oglądasz? Możesz trochę obrócić ekran? Chciałbyś. Siedź tam i przemyśl swoje zachowanie. Tak łatwo się nie poddam. Proszę, zrobię wszystko. No dobra, ty to powiedziałeś, nie ja. Nie martw się, idealnie to wyczyszczę. Posprzątam bałagan, wszędzie zetrę kurze. Świetnie sobie radzisz. Nie zapomnij o podłogach. To jest właściwa motywacja. Dziękuję, a to jest twój obiad. Moje pyszne kanapki. Wszystko gotowe? Nawet umyłem korytarz. Dalej! Siadaj. Jose kocha Marię, a ona kocha Miguela. Myślałam, że będziemy oglądać Super Bowl. Nie określiłeś się, więc bądź cicho. Ała, co za żenada, oszukała mnie. Widziałeś to? Sprzątałem przez całe 10 minut. Mam pomysł. Nie ma prawdziwego telewizora, ale możemy go narysować. Oto jesteśmy w samym środku bitwy między Trum Titans a Golden Cowboys. 7-punktowa przewaga wyraźnie daje większą asertywność zespołowi Tytanów. Co to za hałas? Znowu próbują uciec? Co tu się dzieje? Godzina policyjna zaczęła się godzinę temu, więc spokój. Milczę. Właśnie, tak, czytam z ust. Tak, dlatego ściany się trzęsą. Myśleliście, że jesteście tacy sprytni? Też umiem rysować. Oto pilot do telewizora. Hop, dużo lepiej. Jak to zrobiłaś? Proszę, daj nam skończyć. Uspokój się, Tymek, załatwię to. Chodź tu. Musimy być cicho. Kibicujmy szeptem. Kiedy Michał i Tymek zachowują się i nie próbują uciec, może być nudno. O, co to jest? Mam nadzieję, że to nie żart moich kolegów. Nie, to jest zaproszenie dla Instapar.
kurwa, nigdy niczego nie wygrałam. Tymek, patrz, zostaliśmy zaproszeni na Karaiby. Justyno, pójdę za tobą na koniec świata. Naprawdę? O, zapomnieliśmy o kimś. Pogadajmy. Kto zbudował to więzienie? Można je rozebrać gołymi rękami. Idź, naprawię to. Nikt nic nie zauważy. Tak bardzo chcę pływać z rekinami, latać na lotni, nurkować. Brzmi świetnie. Tak, przyjacielu, musimy spełniać marzenia. Oczywiście. Strażnicy, oni razem uciekną! Tymek, co ty robisz? Proszę, Michał, po prostu prześlizgniemy się przez szpary. Przyniosę ci coś. Widzisz? Lubisz trudne łamigłówki. Trudne zagadki? Ułożyłam kostkę Rubika, gdy miałam 3 lata. Niemożliwe. Mam lepszy pomysł. Spójrz, Michał, szachy. To o wiele bardziej fascynujące. Dalej, Tymek, biegniemy. Zapach geniuszu. Pośpiesz się! Zapominasz o czymś? Szachy to gra dla 2 graczy. Za późno. To tylko pierwsza część prezentu. Dalej, Tymek, wypuść mnie. Wiem, co robić. Gdzie szukać prawdziwego arcymistrza, jeśli nie na turnieju szachowym? Tylko tam można znaleźć godnego przeciwnika dla Michała. To pilna policyjna sprawa. Potrzebuję twojej pomocy. Co robić? Najwyraźniej to strasznie ważne. Witam pana. Żegnaj, Justyna. Miłych wakacji. Biegnij, Tymek, zanim zmieni zdanie. Trochę tęsknię za Tymkiem, chociaż był mięśniakiem. Dlatego nazywają to spodniami Pitagorasa. Dokąd idziesz? W najbliższym czasie nie potrzebuję majtek, tylko pieluch. Spójrz, mój syn i ja jesteśmy jak 2 krople wody. Tak się cieszę. Co? Kolejne dziecko? Wyglądamy tak samo, ale gdzie jest jego mama? A, nie jestem gotowy na bycie ojcem. Gdzie moje okulary? Widzę, że Tymek nie wrócił. Nikt mnie nie budzi swoimi ćwiczeniami. Nawet trochę za nim tęsknię. Gdzie on teraz jest? Jak inaczej powiedzieć ucieczka? Jest cudowna. Co ma w dłoni? Krzyżówki? Piękna nieznajoma rozbujała wyobraźnię Michała. Nie sądzisz, że to miłość od pierwszego wejrzenia? Cześć, jesteś dobry w krzyżówkach? Hej, dlaczego tak stoisz? Co? A, daj mi to. Ucieczka to lot. Proszę bardzo. Wow, jesteś taki mądry. Musiałeś pomóc uciec Tymkowi i Justynie. Gdzie oni są? Gadaj! Tymek nie jest na tyle sprytny, żeby to zrobić sam. I nie zadzieraj ze mną. Drogi widzu, nie chcę zdradzić moich przyjaciół. Pomóżcie mi wymyślić historię dla Mary w komentarzach poniżej. Nie pozwolę ci odejść, dopóki mi nie powiesz.